Cześć, tu Jaromir, witam w nowej serii z gry RimWorld, tym razem w wersji Alpha 16. Poprzednią serię graliśmy w wersji jeszcze Alpha 14, w międzyczasie pojawiła się Alpha 15, aczkolwiek no, ze względu na kompatybilność save'ów nie przełączałem się między na nowszą wersję, więc z nową serią postanowiłem zaczekać aż do wersji właśnie tej Alpha 16, która właśnie się niedawno pojawiła. Co daje nam ta nowa wersja Alpha 16? No zmian jest sporo, może nie będę tutaj wszystkich ich omawiał. Przede wszystkim głównym jakby taką zmianą jest to, że mamy w pełni powiedzmy okrągłą, można powiedzieć sferyczną planetę. Mamy możliwość grania na kilku koloniach jednocześnie, aczkolwiek tego chyba nie będę włączał. To się gdzieś chyba tu w opcjach włącza maximum number of colonies, że można mieć kilka, ale to powiedzmy na razie może sobie odpuścimy. Możemy formować karawany i wykonywać rajdy na przykład na inne kolonie, co jest też nowością. Mamy nowe jakieś powiedzmy końcówkę, zwycięstwo. Oprócz zbudowania własnego statku i opuszczenia planety może pojawić się jakiś tam przyjaciel, który na drugim końcu świata zazwyczaj oferuje nam dostęp do swojego statku, no i wtedy musimy sformować karawanę i tam dotrzeć w jakiś sposób. Reszta zmian no to są zmiany w balansie rozrywki, obsłudze zdrowia, narkotyków i różnych tam powiedzmy rzeczy. Nawet się szczególnie nie wczytywałem w to. Natomiast no myślę, że tak, może zacznijmy nową kolonię. I teraz tak, ja myślę, że ponieważ ostatnio zaczynaliśmy jako rozbytkowie, teraz możemy zacząć jako bogaty odkrywca. Będzie trudniej na początek, ponieważ no, mamy jedną osobę w tym momencie, jedną postać, ale dość dobrze wyposażoną. Jeżeli chodzi o pisarza SI, możemy wziąć albo Kassandrę, która będzie nam stopniowała troszeczkę te zdarzenia różne, albo losowego Randego, Ostatnio graliśmy na tym losowym randie. Może teraz na tym czy na tym graliśmy, już nawet nie pamiętam. Ale myślę, że teraz można by w klasycznej Kassandrze po prostu się w tym momencie skupić. Jeżeli chodzi o poziom trudności, myślę, że nie przesadzałbym. Nieprzyjazna planeta, dużo zagrożeń. Mamy doświadczenie już z grą, przynajmniej mam. Ja może nie jakieś takie super, ale wymagający. Myślę, że nie ma co w tym momencie wymagającego. Dajmy nieprzyjazny, powiedzmy na razie. Okej. Okay. Ziarno. Spróbujemy zrobić ziarno. Ziarno będzie takie jak nazwisko naszego pierwszej postaci, mianowicie Rafał. Na cześć Rafała, który w ostatniej serii zginął tragicznie, aczkolwiek bardzo dużo zrobił. Teraz tak, tutaj jest właśnie pokrycie całej planety, wybierzmy 100, może to zabrać więcej czasu na generację świata, mamy czas. Tu można oczywiście ustawiać jeszcze jakieś parametry generacji świata, ale zróbmy sobie, wygenerujmy ze standardowymi parametrami. Zaraz właśnie będzie można zobaczyć, jak wygląda w tym momencie ten nowy świat. Nowa mapa świata, na której możemy tworzyć kolonie. O, rzeczywiście to troszeczkę widzę trwa. Mam nadzieję, że nie będę tutaj czekał nie wiadomo jak długo i wy razem ze mną. Przy okazji może teraz, póki się ten świat tworzy, to od razu, jeżeli macie jakieś komentarze, pomysły, umieszczajcie je w komentarzach pod filmem. Mile widziane różne również polubienia filmu, jeżeli wam się film będzie podobał. I cała seria. Ok, i oto jest nasz świat w pełni. W tym momencie okrągły. Mamy zaznaczone tutaj różne, jak widać, frakcje. Różne frakcje. Piraci. Albo jakaś inna frakcja w zasadzie. No i teraz tak, pytanie, gdzie my się tutaj w tym momencie spróbujemy rozłożyć? Ja wiem. Myślę, że to chyba nie ma jakiegoś znaczenia. Tak, żeby było w pobliżu trochę tych frakcji. Tu mamy jedną, tu drugą. Co to jest tutaj? Może gdzieś, żeby były jakieś góry. Okej. Okay. I żeby było łatwiej się zlokalizować później. Dobra, jesteśmy mniej więcej w takim jakimś rejonie. Co to jest? Lasy umiarkowane.
Tutaj mamy informacje, przyjazna kraina, bla bla bla, różne gatunków, jakieś zwierzęta, średnia temperatura w zimie 5,5, troszkę ciepło w tym momencie w zimie, ale w lecie średnia temperatura 12, mamy 20 dni okres uprawy, może byśmy bardziej gdzieś na północy spróbowali, na przykład gdzieś tutaj. Nie, tutaj też jest ciepło, może jeszcze bardziej na północy. Tutaj na przykład. Dalej lasy umiarkowane. O, tu już jest troszeczkę zimniej w zimie, ale okres uprawy jest 30 dni, jeszcze więcej. O, od 6, no nie, no to jest ok. Od połowy wiosny do połowy jesieni. Średnia temperatura 9,9. A, tutaj mamy jakieś bardziej takie, tylko że tu jest mniej tych wszystkich frakcji, a fajnie byłoby mieć gdzieś w pobliżu jakieś, może na tym kontynencie, jak tutaj jest z temperaturą, tak żebyśmy jakąś zimę mieli, przynajmniej. Średnia temperatura 26, minus coś tam, minus 10, 20 stopni, to za zimno jak dla mnie. 21, minus 5, może gdzieś tutaj. Mamy różne frakcje, mamy też tutaj różne frakcje. To jest co to jest? Taiga, przyjazna kraina, piaskowiec, skała łupkowa, gdzieś w górach. Aha, te góry też mogą definiować nam w tym momencie, gdzie możemy karawany formować. Pytanie, czy tu w ogóle jest jakieś pokrycie wszystkich lądów tymi karawanami, jakbyśmy chcieli przejść dalej? Jest. Dobra, no to zaraz zobaczmy, gdzie my to mieliśmy. Bo formując karawany, nie można też przez góry przechodzić, z tego co czytałem, więc no nie wszędzie ta karawana przejdzie. O, czy tutaj jakoś przejdziemy? Przejdziemy. Dobra, umieśćmy się może gdzieś, o, tutaj w tym miejscu. Minus 6, 22, 30 dni. Planeta Sit Rafał. Okej, dalej. No i teraz losujmy. Tutaj trochę to potrwa niestety, bo nie przygotowywałem żadnej postaci. Spróbujmy wylosować jakiegoś przede wszystkim faceta. Kobieta, mężczyzna. No to Rafała nie przypomina. Ale jakie tutaj są w tym momencie cechy, badania? Och, nie za fajne. Dobra, jeszcze raz. Kobieta, same kobiety losują się. Mężczyzna. Strzelanie słabe, to nie. Tutaj jest społeczne, duże. Medycyna, gotowanie, budowanie, uprawa. To się nam przyda. Górnictwo, pasje artystyczne. No nie jest najgorszy, ale ma jakąś bliznę po ugryźlenie. Miły psychopata. Miły psychopata. Zielona dłoń, czyli do uprawy ma rękę. Ale nie odczuwa empatii. No jest nawet ten. Dzieciństwo, jakieś dziecko. Aha, no chyba w śpiączce był, jak dobrze to tłumaczę. No i tu jakiś osadnik, powiedzmy. Może takiego wziąć? Rafał. O, nie ma polskich liter, no dobra, Rafał. Wang? Nie. Rafał, jaki Rafał? Niech będzie 33, tak jak ksywka mojego kanału. A Rafał 33 niech będzie. Nie jest może, nie ma może najlepszych statystyk w tym momencie, ale nie najgorsze i nie będziemy tracić czasu więcej na, powiedzmy, jakąś zabawę tutaj. Jest jeszcze tutaj dodatkowa zdolność, zarządzanie. To jest ze względu na mody, które w tym momencie będę używał. Standardowo Fluffy jest mod, zresztą opis modów znajdziecie pod filmem, więc może nie będę tutaj jakby za wiele temu czasu poświęcał. Ok, zobaczmy, gdzie to wylądujemy. O, neurosymulatory, gry holograficzne, darmowe orgie, to zawsze było dla ciebie za mało. Chciałeś więcej potu, trudów, prawdziwego życia. Ok, dobra, lądujemy. Czemu się Wang nazywa, a nie zmieniłem? Okej. Okay. Jak go tu można, że tak powiem,
Chciałbym zmienić nie Wang, tylko Rafał. Rafał 30 czy Rafał? A, bo to była ksywka. Dobra. Niech on się tak nazywa, jak się nazywa. Nowy przydomek kolonisty to Rafał. 28 lat. Dobra. Zobaczmy, gdzie to wylądowaliśmy. Jak wygląda tutaj ta mapa? No, powiedzmy całkiem nieźle. Dużo jest różnego rodzaju gór. Tu mamy jakieś w ogóle miejsce, które można byłoby odkrywać. Natomiast gdzie można by założyć naszą kolonię? To jest nawet całkiem dobre miejsce. Tutaj bardzo łatwo możemy ją odgrodzić. Jakimiś tutaj, powiedzmy, murami później. Gdzie byłoby ewentualnie lepiej? No chyba nigdzie. W sumie wylądowaliśmy w bardzo dobrym miejscu. Nawet można by dostosować w tym momencie, można by dostosować to pomieszczenie jako jedno z pomieszczeń tutaj dla nas. Bez konieczności budowania od razu. Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj na różne rzeczy. Mamy tak, to jest z modów. To są standardowe rzeczy. Menadżer to jest... Tego w zasadzie nie używałem jeszcze w tym momencie, więc generalnie można sobie uprościć zarządzanie kolonią, ale tak jak mówię, nie używałem tego, więc zobaczymy, czy to będzie przydatne, czy nie. Praca, no to tutaj dajmy tak. O, to też jest dodatkowy mod. A to bym nie chciał w tym momencie. O właśnie, dajmy tak, strażak, pacjent, lekarz, odpoczynek, dobra. Pozostałe na razie mogą być, za chwilkę będziemy zmieniać w zależności od tego, chyba żeby od razu mu dać górnik, kucharz myśliwy, budowniczy i ogrodnik, rolnik do sadzenia. Może na tym samym priorytecie. Medyczny, tu jest na razie ok. Harmonogram, to na razie zostawmy. Przydziel, ubiór, zwierzęta. Właśnie, mamy teriera Yorkshire. Ok, dobrze mieć jakiegoś tego. O, to co jest nowe w Alfa 16, to mamy nowy ekran badań. Proszę zobaczyć, jest tutaj jakby takie drzewko badań, gdzie łatwiej się w tym momencie zorientować w badaniach. Świat, no to wracamy tutaj do, powiedzmy, naszego świata. Historia, frakcje, menu. Dobra, reszta jest standardowa. No to cóż, to zaczniemy chyba od samego początku, żeby sobie jakieś tutaj... Przede wszystkim zrobimy gdzieś składowisko. Tutaj jest w zasadzie tutaj można by zrobić składowisko, żeby tego wszystkiego nie nosić, tylko wokół tego wybudować, powiedzmy, jakiś mur z czasem. Więc możemy zrobić, powiedzmy, takie 9x9, a może nawet mniejsze 7x7, po co przesadzać. Ok. Zgniłych tu nie chcemy. Żywność. Do żywności na razie niech żywność będzie. Natomiast później to zmienimy. Dobra. Te mogą tu zostać. Karabin energetyczny ekwipuj. O, tu jest ten terrier. No wygląda trochę jak terrier. Trochę wygląda jak terrier. Ok, reszty zapasów będziemy szybciej szukać, później szukać, tak żeby teraz szybciej sobie tutaj ogarnąć wszystko. I teraz tak, obszary, polecenia, obszary, nie obszary, struktury. Ściana. Ok, tu możemy zrobić tak, możemy zrobić ścianę. W zasadzie tutaj też. Tu jest żelazo, to później będziemy wykuwać. Może nie tak. Nie potrzebujemy aż takiej dużej ściany. Czy takiego dużego pomieszczenia. Nie tak, zrobimy tak. A tutaj damy drzwi.
Teraz tak, produkcja to nie na razie. Struktury, meble, łóżko. Łóżko możemy gdzieś tutaj. Gdzie ono jest? Gdzieś mi zniknęło. Możemy go gdzieś tutaj dać. Na razie jedno nam wystarczy i ok. To będzie nasz nowy dom. Dajmy szybciej trochę. No, z jednym kolonistą jest zdecydowanie trudniej, ale mam nadzieję, że ktoś wkrótce do nas dołączy. Konstrukcja nieudana, to akurat nie jest najlepszy początek. Teraz tak, zobaczmy, gdzie tu jest jeszcze miejsce, gdzie by była dużo urodzajna gleba. Muł, żyzność 100%. Ciemniejszym kolorem, tu jest żyzność 140, akurat poza zasięgiem naszej bazy. Chyba, że zrobimy tutaj bazę. No możemy też się tutaj odgrodzić i tutaj odgrodzić i tutaj odgrodzić w sumie. Znaczy, ten obszar mi się bardziej podoba. Jest większy i taki daje więcej możliwości. Przy czym farm nie mamy właśnie... No tu jeszcze moglibyśmy zrobić. Co prawda teraz już trochę za późno, bo tam się zaczęliśmy w tym momencie budować. No cóż. Bo chętnie bym tutaj dał jakiś, powiedzmy, obszar pola uprawnego. No tutaj są najlepsze te pola. I tutaj, ale to jest trochę daleko. Chyba, że odgrodzimy, tak? Tak. Ale wtedy będziemy mieli tutaj bardzo dużo do odgrodzenia. Nie, może na razie zróbmy jakieś takie jedno pole, powiedzmy. Tu powinno być w miarę ok. No, powiedzmy takie 5 na 5. Drugie tutaj. I tu będzie ziemniak. Tutaj możemy truskawki. Jaką on ma umiejętność? Rafał. Nie pamiętam. Uprawa bardzo wysoko. No właśnie, to on bez problemu tutaj to wszystko ogarnie. Obszary. Pole uprawne. Tu zrobimy takie, powiedzmy, nie jest to najbardziej żyzna ziemia, ale cóż. Tu ziemniaki, korzeń leczniczy, to się też przyda, a tu możemy jakąś kukurydzę, ryż, ziemniak jest, jak szybko, czas wzrostu, czy 15, kukurydza 7, ryż 2 i 4, może ryż tutaj byśmy dali, no ryż proszę. Ok, będziemy mieć takie pola tutaj. A tu w ogóle są jakieś krzewy. Można by tutaj zrobić tak. Zbieraj. Rośliny do zasadzenia. Zabroń sadzenia. Może nie było to najlepsze miejsce tutaj. Produkcja. Obszary. Produkcja. Nie produkcja. Struktury. Gdzie to było? Polecenia. Zbieraj plony. O, właśnie. Wytnij rośliny, zbieraj plony. Poluj. Gdzie to było? Wytnij rośliny. No to jest to chyba. Dojrzałe owoce. Tu jeszcze były. A, to może w nie najlepszym miejscu, żeśmy to w tym momencie zasadzili. Ale tutaj jeszcze żeśmy w póki co nic nie zasadzili. Więc możemy zrobić, nie wiem co tam było, maliny. Obszary, pole uprawne, tutaj zasadzimy maliny. Maliny, nie sadź, stój. Truskawki, nie maliny, dobra. No dobra, poszedł spać. Jak tam jego w ogóle nastrój? Zdrowie, blizna po ugryzieniu, jadłem na ziemię, czuję się źle, jako boli. Na razie nie jest źle. Następna rzecz, jaką trzeba byłoby zrobić. Produkcja struktury. Ściana. Tutaj zrobić pomieszczenie na nasze zapasy. Może
żeby na deszczu nie mokły. I kolejna rzecz, powinniśmy zrobić również spiżarnię. Nie wiem, czy to nie posłużyłoby na razie za spiżarnię. Transportuj, a właśnie, może osobny obszar, wysypisko gdzieś na przykład tutaj. Niech będzie. I tu mamy tak, zezwalaj na zgniłe, bronie, ubrania, bryły. No właśnie, tutaj sobie bryły będziemy składować i zwłoki. Co prawda tutaj lepiej byłoby, żeby wejście było z tej strony, ale to na razie będzie tymczasowe. Chociaż czy ja wiem, czy jest sens? Anuluj. Nie, zrobimy sobie spiżarnię taką z prawdziwego zdarzenia gdzieś właśnie gdzie. Może. Polecenia. Wykopiemy ją tutaj. O, tutaj będziemy mieć taką na razie takiej wielkości spiżarnię. Tutaj damy jeszcze, żeby można było zamontować klimatyzator. Aha, i przy okazji by się nam przydał w tym momencie jakaś produkcja energii elektrycznej. Na razie może poszedłbym w dwie. Może generator tym razem byśmy zrobili. Aha, tylko to też wypadałoby najpierw na wszelki wypadek zrobić sobie jakieś pomieszczenie tutaj zadaszone na ten generator. Chyba że go tutaj na razie umieścimy. Chociaż nie, tutaj będzie narażony na ataki, jak będą jakieś. Więc może tutaj zróbmy takie miejsce, w którym będziemy mieć taki jakby składzik. Chociaż generator w sumie nie musi być na wewnątrz, z tego co pamiętam, ale dobrze by było, jakby był. Tu możemy zrobić coś takiego, polecenia, kop. Energia, przewód elektryczny możemy zrobić tutaj i doprowadzić sobie w to miejsce. OK. Następny może być gdzieś tutaj na razie. Całkiem szybko się Rafał zwija, widzę. To już wszystko ładnie pobudował. Konstrukcja nieudana. Panele solarne też możemy gdzieś słoneczne zrobić. Na przykład gdzieś tutaj. Na razie jeden panel solarny. I baterie w środku. Może obróćmy to. Ja wiem, czy tak się zmieści kilka tylko tych baterii, ale tu możemy dać na razie takie dwie baterie, o, i one będą sobie tutaj magazynowały naszą energię. Dobra, to co prawda zużywa drewno, ale jest dość takim fajnym ten generator, bo panele solarne, jak wystąpi zaćmienie, to niewiele będą dawać energii, a to będzie jako takie awaryjne. Razem powinny dać nawet całkiem niezły w tym momencie możliwość, jeśli chodzi o jakąś energię elektryczną. Co on robi? Medytuje, bardzo dobrze, medytuj sobie. Jak w ogóle wygląda to pomieszczenie? No, tak sobie. Pasek postaci, nie to chciałem. Kategorie przy wyświetlaniu surowców to sobie można włączyć. Można by mu zamontować jakąś lampę.
meble, jakąś lampę tutaj. Energia, przewód elektryczny, może jeszcze dajmy. No i to zaczyna już powoli nam... O, jak szybko to rośnie. Rany. To się nam na pewno przyda. Może byśmy mu w tym momencie dali na priorytecie górnictwo i... Tragarz na razie nie. Rolnik, sprzątacz może. Niech trochę też posprząta. Będzie miał ładniej, będzie miał lepszy nastrój. Jak tu wygląda? Straszna sypialnia. No właśnie, jadłem na ziemi i tak dalej. Od razu można mu też zadać. Zrobimy sobie meble. Miejsce do spania dla zwierząt. To akurat mogłoby się też przydać tutaj. Za mało w magazynie? Co jest? Zawał ktoś ma? O rany, pies ma zawał. Bu? No to niedobrze. To miejsce do spania jak najbardziej nam się przyda, ale potrzebujemy troszkę drzewa. Rąb drzewo. To na razie możemy wyrąbać, nie wiem, gdzieś tutaj. Pies dostał zawału. No ciekawe. Biedactwo. I co? Co ja mogę z tym zrobić? Jest racje żywnościowe. Dobra, zjedz najpierw. A może byś najpierw zrobił tak. Zajmij się wycinaniem dębu. Leczy. A nie, poszedł od razu leczyć. Dobra. Ziołowe leki albo gorsze. Zwykłe leki dajmy. No zobaczmy. Leczenie nieudane. Nieudane. No. Chyba nam pies padnie. Siedem procent szans to jest bardzo mało. Może powinien zaraz. Weźmy tak. Okay, jeszcze raz. Tak i tak. Czemu nie używasz lepszych lekarstw w tym momencie? Najwyższej jakości leki. O, teraz weźmie dopiero lekarstwo i teraz powinien. Właśnie o to mi chodziło. Teraz będą większe szanse na wyleczenie tego psa. 58% szans, ale zużyliśmy jeden ten. Pakiet medyczny. To jeszcze raz. Co prawda nie jest dobrze zużywać tych pakietów medycznych, ale trochę ich mamy. A nie byłoby dobrze, póki jesteśmy sami, żeby nam pies padł. Kurczę. Walka o życie psa. Fajnie się zaczął pierwszy odcinek. Leczenie udane. Super. Dobra, zawał bolesny. No i co? No ale udane leczenie i co? I nic nie udało się? No to na zawał nic chyba nie poradzimy. Może trzeba byłoby operację zrobić. Zawał osłabiający. Nie wiem, czy to się pogarsza, czy polepsza. 73%. Mamy gościa. Zobacz miejsce. Pohandlować się z nim da, pewnie się nie da. Ratujcie naszego psa.
Może powinienem po prostu zostawić psa w spokoju. Zużyłem parę tych pakietów medycznych, ale nie wiem, czy one na zawał w ogóle pomogą. Nie jesteśmy w stanie rozmawiać z tym. Zużyjmy jeszcze jeden pakiet medyczny póki co. One są co prawda cenne i nie wiem, czy cokolwiek pomogą, ale z ciekawości. Jest, udane. No i jak to teraz wygląda? Zawał bolesny zmniejsza to. Rany to trzeba tych pakietów medycznych po prostu zużyć od groma jeszcze trochę, żeby jednego psa wyleczyć. No ale cóż, nasz Rafał tylko ma jednego psa w tym momencie. Nikogo tutaj oprócz niego na tej mapie nie ma. Jak to wygląda? Zawał bolesny, 21%, okej. Nie idź spać. Jeszcze, zajmij się, uratuj, zajmij się leczeniem. Może powinniśmy go do łóżka gdzieś dać, ale łóżko jeszcze jest niegotowe. O, wstał już. Wow, wow. Niedożywienie, no dobra. Uratowaliśmy naszego psa. Okej. No to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Zaczęło się ciekawie od problemów z psem. No ale cóż, dzięki temu jest zabawnie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć i do zobaczenia.